Witam Was bardzo serdecznie w moim domowym, amatorskim warsztacie lutniczym. Chcę Wam dzisiaj pokazać, że wystarczy tak naprawdę podstawowy sprzęt, aby wykonać całą regulację samodzielnie i nie potrzebujecie do tego celu żadnego lutnika. Zajmować się będziemy gitarami elektrycznymi, w szczególności będzie to mój Vintage V100, czyli gitara typu Lepol. I tamten tani Stratocaster w tle, na temat którego jest tyle szumu pod moimi filmami. Posłuży on nam do pokazania różnic pomiędzy Stratocasterem a właśnie gitarą typu Lepol. Dodam jeszcze, że zajmujemy się gitarami z mostkiem stałym, czyli tu mamy mostek Tunomatic, tam jest jakiś montowany w Stratocasterach. Mostek ruchomy i jego regulacja to rzecz nieco inna, przebiega to nieco inaczej, także dzisiaj zajmiemy się tym, co widzimy na ekranie. Jeżeli zapomnę powiedzieć o czymś istotnym, po obejrzeniu filmu zajrzyj do jego opisu i tam umieszczę stosowne uzupełnienie. Oprócz tego, zanim zaczniesz przeprowadzać jakikolwiek etap regulacji samodzielnie, najpierw obejrzyj film od początku do końca, a dopiero potem przeprowadź wszystko po kolei. Na początek zajmiemy się regulacją krzywizny gryfu. Potocznie mówi się, że gryf może być albo prosty, albo krzywy, choć w rzeczywistości zawsze jest on zakrzywiony. Tak? Idealna krzywizna gryfu prezentuje się mniej więcej tak, czyli jest to delikatne wklęśnięcie. Tak? Gryf nie może być wypukły, nie powinien być też idealnie prosty, powinien być delikatnie wklęsły. I teraz zanim zaczniemy regulację gryfu, musimy sprawdzić, czy nasz gryf w ogóle takiej regulacji wymaga. W tym celu potrzebować będziemy trzeciej ręki, której rolę odgrywał będzie kapodaster. Nie jest to nic wymyślnego, najtańszy kapodaster jaki znalazłem. W pierwszej kolejności montujemy go na poprzeczce progu pierwszego dokładnie na niej. Ok, gdy mamy kapodaster zamontowany, bierzemy naszą prawą rękę i dociskamy palcem obojętnie, właściwie jakim, strunę szóstą na ostatnim progu waszej gitary. To, co musimy teraz zrobić, to skupić się na progu ósmym. Przed Wami znajduje się właśnie wspomniany próg 8. Krzywizna gryfu jest tak delikatna, że żadna podstawowa linijka nie wskaże Wam tutaj ani jednej wartości. Krzywizna gryfu jest na poziomie 0,2 mm, także niezauważalna tak prostym sprzętem, chyba że macie w domu suwmiarkę. Wtedy możecie to spokojnie sprawdzić. W każdym razie, jeżeli nie posiadacie sprzętu, który jest w stanie zmierzyć taką małą odległość, polecam sprawdzenie krzywizny na wyczucie. Jeżeli na 8 progu. Struna szósta opiera się na e, poprzeczce gryfu, czyli dociskając nie zauważamy żadnego ruchu. Tak? Struna całkowicie opiera się na tej poprzeczce. To gryf jest albo wypukły, albo prosty, w każdym razie nieodpowiedni. Tak? Struna powinna się nieco uginać. Tak? Nie dociskamy mocno, bo oczywiście nie chcemy przyciskać na gryfie. Chcemy tylko sprawdzić, czy struna zbliża się do tej poprzeczki. Tak? Nie wiem, czy dobrze to widzicie. W każdym razie u mnie krzywizna jest odpowiednia, gitara jest dobrze wyregulowana, także regulacji tej nie wymaga. Możemy oczywiście sprawdzić inne struny, z innymi strunami powinno być podobnie, nie powinno być problemu. Jeżeli jednak wasz gryf jest krzywy i zauważyliście to już, to przejdziemy teraz do samej regulacji. Wewnątrz gryfu znajduje się tak zwany pręt napinający. To, czego będziemy szukać, to dojście do końcówki tego pręta, na którym znajduje się kwintowana nakładka pozwalająca na regulację krzywizny gryfu. W gitarze typu LePol znajduje się ona tuż przy głowie gitary, w tej widocznej tutaj wnęce. Była ona zasłonięta taką plastikową płytką, którą wcześniej wykręciłem. W innych gitarach może ona się znajdować tuż pod ochronną płytką albo nawet na spodzie gitary, co jest bardzo irytującym miejscem na umieszczenie tego typu rzeczy. Jeżeli już znaleźliśmy miejsce, w którym możemy dokonać regulacji, potrzebny nam będzie teraz klucz. I nie będzie to taki przypadkowy klucz, który ja znalazłem, żeby wam tutaj za chwilę coś pokazać, a musi to być klucz konkretnie pasujący do danej gitary. Możecie go dostać albo z gitarą, co powinno się właśnie wydarzyć, albo możecie go znaleźć sami. W niektórych gitarach pasuje standardowy imbus, w innych gitarach potrzebny jest jakiś inny klucz. Także jeżeli nie jesteście pewni, jakiego klucza potrzebujecie do swojej gitary, napiszcie w komentarzach. Mamy tutaj kilku bardzo obeznanych użytkowników, którzy z pewnością wam pomogą w tej kwestii. Ale wróćmy teraz do klucza. Jeżeli znajdziecie odpowiedni klucz, nie macie klucza, który dostaliście z gitarą, ale staracie się znaleźć taki, myślicie, że znaleźliście odpowiedni, klucz fajnie pasuje i wydaje się wszystko ok, ale tajemnicą tego klucza jest to, że ma on pewien luz. Jakiegokolwiek klucza nie użyjecie, nie może być takiej sytuacji. Tak? Klucz nie może mieć luzu, gdyż możecie zniszczyć gwint tej śruby, wówczas no, regulacja będzie utrudniona lub też kompletnie niemożliwa. Także klucz musi pasować idealnie, a teraz przejdźmy do samej regulacji. Jeżeli struna najgrubsza, którą sprawdzaliśmy, opiera się na progu ósmym i jej dociskanie nie daje żadnego widocznego rezultatu, znaczy to, że nasz gryf jest za mało wklęsły. Także musimy poluzować ten pręd w ten sposób nieco gryf się ugnie. Tak? Robimy to, przekręcając klucz w tę stronę, którą wskazuje palcem, tak? czyli robimy w tę stronę. Okay? Jeżeli nasza struna wystaje za bardzo ponad próg, ponad milimetr, wówczas musimy nieco pręd naciągnąć, wówczas przekręcamy go w tę stronę. Ja oczywiście nie zamierzam przekręcać tym kluczem w żadną ze stron, gdyż moja gitara jest dobrze wyregulowana, ale pamiętajcie, że jakiekolwiek przekręcenie musi być niewielkie, maksymalnie o 15 stopni. Tak? Uszkodzenie tego pręta równoznaczne jest z kosztowną naprawą gryfu albo wręcz wymianą tego gryfu. Po każdej regulacji w T czy we WT pamiętajcie, żeby nastroić ponownie gitarę i znowu sprawdzić, tak jak to wtedy robiliśmy, strunę szóstą na progu ósmym. Przypomnę znowu, że struna szósta powinna znajdować się nad progiem ósmym tak, odległość jest mierzona od szczytu progu do miejsca, w którym zaczyna się struna, i powinna ona wynosić od 0,2 do 0,5 mm, czyli naprawdę niewiele. Teraz zajmiemy się regulacją akcji strun i jest to już bardzo proste zagadnienie. Akcja strun to wysokość strun ponad progiem 12, tak, w tym miejscu znajdujemy się nad progiem 12, tak, także mierzymy tą odległość powinna ona mieścić się pomiędzy 1 a 2 mm. Także tę odległość może nam zmierzyć już nawet zwykła linijka. Przykładamy odpowiednio i widzimy. W moim przypadku odległość od wierzchołka progu do strony wynosi nieco ponad 1 mm. Pamiętaj, by zmierzyć akcję dla każdej struny z osobna. Wysokość akcji strun, jaką powinieneś ustawić, zależy w dużej mierze od Twojego stylu gry. Jeżeli wolisz cięższe klimaty i wykonujesz dużo dynamicznych bić kostką, wówczas musisz ustawić akcję strun nieco wyżej, by te przypadkiem nie brzęczały. Jeżeli chodzi o samą regulację, to w mostku typu Trinomatic służą nam do tego te pokrętła. Jedno znajduje się tutaj, drugie z drugiej strony. A jeżeli nie jesteś w stanie poruszyć tymi pokrętłami, pamiętaj, żeby poluzować dość mocno struny, wówczas powinno to pójść łatwo. Oczywiście w odpowiednią stronę kręcąc podnosimy albo obniżamy mostek. W przypadku gitar Stratocaster rzecz jest o tyle łatwa, że akcję każdej strony możemy regulować osobno. Tak? Służą do tego te pary tych maleńkich śrubek, do których pasują równie małe imbusy. Pamiętajcie też, że jeżeli przekręcacie jedną z pary śrubek o daną wartość, drugą musicie przekręcić dokładnie o tę samą, aby wszystko pozostało w idealnym poziomie. Regulację menzury gitary nie bez powodu zostawiłem na sam koniec. Zanim przejdziesz do tego etapu, musisz upewnić się, że twój gryf posiada odpowiednią krzywiznę oraz akcja strun nad progiem 12 jest ustawiona odpowiednio do twojego stylu gry. Dodatkowo powiem, że regulację menzury najlepiej przeprowadzić po założeniu nowego, świeżego kompletu strun. Do regulacji menzury gitary potrzebne nam będą właściwie tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, śrubokręt. Czasami potrzebna będzie końcówka płaska, taka jaka jest w mojej gitarze, a czasami wystarczy zwykły krzyżak. Drugą niezbędną rzeczą jest stroik gitarowy. Musi to być stroik wskazówkowy albo taki wyświetlający wysokość dźwięku w postaci cyferek. Najlepszy będzie stroik, do którego można podłączyć gitarę i wówczas zbierać dźwięk bezpośrednio, ale nawet jeżeli nie macie takiego stroika, zaopatrzcie się w obojętnie jaki mikrofon, który możecie podłączyć do komputera, a wówczas możecie skorzystać z wielu dostępnych programów do pobrania. Dziś wykorzystam program, który widzicie teraz, właśnie na ekranie. Link do pobrania znajdziecie oczywiście w opisie filmu, także tam zapraszam, a tymczasem omówię pokrótce działanie tego programu. Po pierwsze, wybieramy sobie tutaj instrument, który chcemy nastroić. Domyślnie mam ustawioną gitarę, także nie będę tego zmieniał. Następnie wybieramy sobie strój, który nas interesuje. Jak widzicie, mamy tutaj dość szeroki wybór, ale ja zostanę na razie przy stroju standardowym. Ostatnim etapem jest wybranie struny, której nastrojeniem jesteśmy akurat zainteresowani. tak? Powiedzmy, że będzie to. Struna D. Zaznaczając jakąkolwiek ze strun, tutaj pojawia nam się zielona kreska w tej wąskiej tabelce. Do zielonej kreski dążymy, a dźwięk jaki zagramy będzie czerwoną kreską, tak? Także jeżeli będziemy bardzo daleko od danego wybranego dźwięku, to będziemy widzieć tutaj tę wartość. Jeżeli już się odpowiednio zbliżymy, będziemy mogli przejść do tej tabelki wyżej, która to jest przybliżeniem tej tabelki na dole. Tutaj możemy bardzo dokładnie ustawić dźwięk, który gramy, czyli czerwoną linię do zielonej bądź białej linii w zależnie od sytuacji. W ramach prezentacji skoro wybraliśmy strunę D, spróbuję teraz szarpnąć pustą strunę D i zobaczymy co pokaże nam stroik. Jak widzicie struna nieco odstaje od idealnego dźwięku Pamiętajcie, że sprzęt, którego używacie nie jest doskonały, i jeżeli nie uda wam się odpowiednio blisko dojść do tej tutaj granicy, różnica będzie powiedzmy na poziomie maksymalnie pół Hz, to wydaje mi się, że możecie przymknąć na to oko. Dużo lepiej jest oczywiście, jeżeli macie wspomniany tuner, do którego możecie podłączyć gitarę bezpośrednio, no ale my tutaj zajmujemy się tym, co mamy. Menzurę ustawiać będziemy do każdej struny z osobna. I teraz pokażę może, czy dana struna wymaga regulacji tej męzury, czy może wszystko jest w porządku. Przede wszystkim musimy nastroić wszystkie struny do stroju standardowego, tak? Najlepiej, właśnie, regulować męzurę do stroju standardowego, i taki też strój musi być ustawiony. Następnie wybieramy sobie jakąś strunę. W moim przypadku na przykład będzie to struna E1. Mając wybraną tą strunę, najpierw gramy pustą i sprawdzamy. Tak, jak widać, jest tutaj e, strojk wskazuje dźwięk E, także struna jest poprawnie nastrojona. Aby sprawdzić, czy ma dobrze ustawioną menzurę, musimy tę samą strunę przycisnąć na progu 12 i zagrać ponownie. Jak widzicie, jest to ponownie dźwięk E z niewielkim właściwie odchyleniem. Jeżeli śledziliście moją serię Niezmienna Teoria, to wiecie, że jeżeli gramy strunę pustą, na przykład pierwszą, Musi się tam znaleźć dźwięk E i taki sam dźwięk jest zawsze na progu 12. Jeżeli mamy strunę drugą, pusta struna druga to dźwięk B i taki sam dźwięk jest na progu 12, tylko o oktawę wyższy, tak? Także próg 12 jest odpowiednikiem wyższej oktawy. Zatem poprawnie ustawiona męzura jest wtedy, jeżeli pusta struna, na przykład pierwsza, to dźwięk E i na progu 12 również znajdziemy dźwięk E. Wówczas męzura jest poprawnie ustawiona. Sprawdźmy teraz, jak to jest w przypadku struny A. Najpierw gramy pustą strunę. Jak widzimy, jest ona w granicach błędu poprawnie ustawiona. I teraz przyciskamy tę samą strunę na progu 12 i również szarpiemy. Jak widzicie, jest tutaj dość spory odchył. Wartość, którą powinniśmy osiągnąć, to około 220 Hz, a faktycznie mamy tutaj około 217, także odchył jest zbyt duży. Ta struna z pewnością wymaga regulacji menzury, i teraz się nią właśnie zajmiemy. Teraz musimy znaleźć miejsca wokół naszego mostka, na których opierają się struny. W moim przypadku są to te oto punkty. Elementy te nazywać będziemy kowadełkami, gdyż kiedyś znalazłem taką nazwę w internecie i wydaje mi się ona adekwatna. Kowadełka zazwyczaj przytwierdzone są do maleńkich śrubek. W moim przypadku znajdują się one tutaj zaraz pod strunami, tak mogą one też być z drugiej strony zamontowane. W gitarze typu Stratocaster jest to zazwyczaj dużo lepiej rozwiązane, śrubki znajdują się z tyłu mostka i nie ma żadnego problemu z dostępem do nich. W moim przypadku trzeba niestety tutaj się nieźle nagimnastykować śrubokrętem, żeby dojść do tych śrubek, ale nie jest to niemożliwe. Nie zalecam za każdym razem poluzowywania struny i zdejmowania jej z kowadełka, żeby móc tutaj bezproblemowo regulować tę śrubę, gdyż ciągła manipulacja strojem na pewno nie poprawi regulacji naszej menzury. Jeżeli chodzi już o samą regulację, najważniejsza jest zależność pomiędzy ustawieniem kowadełka, a wysokością dźwięku. Jeżeli śledzicie niezbędną teorię, to wiecie, że im struna jest krótsza, tym jej dźwięk jest wyższy. Im struna jest dłuższa, tym jej dźwięk jest niższy. Także regulując kowadełko, możemy przesuwać je delikatnie w lewo, delikatnie w prawo. Różnica będzie oczywiście niewielka, będzie to zaledwie kilka milimetrów, ale na pewno w nastroiku zauważycie różnicę. Także jeżeli strojk wykazał, że nasza struna A na progu 12 ma dźwięk nieco za niski, musimy naszą kowadełko przesunąć nieco w lewo, by skrócić tę strunę i dźwięk w rezultacie podnieść. Jeżeli macie taki nieporęczny śrubokręt jak ja i obawiacie się, że coś tutaj porysujecie, a uwierzcie mi, o to nie jest trudno, najlepiej przykryć przystawki jakimś kawałkiem materiału, tak jak ja to zwykle robię, w ten oto sposób i teraz możecie sobie tutaj bez problemu przekręcać tym śrubokrętem bez obawy, że coś uszkodzicie. Postaramy się teraz przesunąć nasze kowadełko w lewo o dość sporą odległość, gdyż 3 Hz to jest naprawdę spore odchylenie od normy. Także kręcimy śrubokrętem w prawo, w ten sposób nasze kowadełko zacznie przesuwać się stopniowo w lewą stronę. To, co należy teraz zrobić, to ponowne nastrojenie gitary, gdyż po przesunięciu tego kowadełka ona rozstroiła nam się nieco, także zróbmy to teraz. Pamiętajcie, oczywiście, żeby dać sobie niewielki margines błędu, w moim przypadku akurat struna jest dość dobrze nastrojona, także teraz sprawdzimy jej menzurę. To, co musimy zrobić na koniec, to ponownie przycisnąć strunę na progu 12 i sprawdzić, jaki jest jej dźwięk. Jak widzicie z 217 Hz przeszliśmy już do 219 także jesteśmy prawie tam gdzie chcemy. Wystarczy jeszcze niewielka regulacja kowadełka, tak samo w lewą stronę jak wcześniej i powinniśmy osiągnąć wymierzony rezultat. Zaawansowanym polecić mogę metodę ustawiania menzury za pomocą flażoletów. W tym przypadku sprawdzamy jaka jest różnica między flażoletem wykonanym na progu 12 a struną przyciśniętą na progu 12. Tak jeżeli dźwięk ten jest identyczny, wówczas menzura ustawiana jest poprawnie. Regulację menzury zaleca się przeprowadzać po każdej wymianie strun. W praktyce jednak gitarzyści robią to dopiero wtedy, gdy struny, które zakładają, są innego rozmiaru niż te, które wcześniej zdjęli. Wówczas wystąpić może naprawdę poważne rozregulowanie menzury i warto to wtedy sprawdzić. Jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij dać łapki w górę i zajrzyj do opisu filmu, gdyż znajdziesz tam informacje, o których zapomniałem tutaj powiedzieć. Do usłyszenia w następnym filmie.